Potrzebujemy załatwić dowód osobisty, zameldować się, załatwić rejestrację auta. Wtedy wybieramy się do Urzędu Miejskiego. Ale co zrobić, gdy pracujemy do 16? I tu sami urzędnicy wychodzą nam naprzeciw. Wieczór w urzędzie już po raz 15 będzie organizowany w środę 8 stycznia w godzinach między 16 a 20. Są to wydłużone godziny, jak wiemy. Wszystko oczywiście naprzeciw mieszkańcom, którzy pracują do późnych godzin i po prostu nie mogą przyjść w normalnych godzinach funkcjonowania urzędu i załatwić swoje sprawy. Przy czym nastąpiła mała zmiana. W tę środę 8 stycznia będzie można załatwić sprawy związane tylko i wyłącznie z rejestracją pojazdów, czy to zarejestrowaniem pojazdu, odbioru tablic rejestracyjnych, czy to związane z wszelkimi zmianami w dowodzie. W dowodzie rejestracyjnym wybór padł akurat na rejestrację pojazdów nieprzypadkowo, bo tutaj potrzeby mamy największe, mamy bardzo dużo interesantów, kolejki są naprawdę bardzo długie, stąd też przedłużone godziny urzędowania właśnie dla osób, które chcą załatwić swoje sprawy związane z dowodami rejestracyjnymi. Biuro Interesantów Szczecińskiego Magistratu zaprasza wszystkich nowo upieczonych kierowców, jak i tych, którzy właśnie wymienili samochód. Mimo wydłużonych godzin przyjęcia chętnych w Urzędzie Miasta, lepiej sobie taką wizytę zarezerwować. Oczywiście mogą przyjść z marszu, mogą przyjść do Biura Obsługi Interesantów i pobrać numerek i dostać się do niektórych okienek praktycznie bez kolejki. To wszystko zależy, co chcą załatwić. Natomiast muszą mieć na uwadze to, że jeżeli chodzi o rejestrację pojazdów, to kolejki są naprawdę bardzo długie, czasami tydzień, dwa, czasami nawet i duże oczekiwania, bo chętnych mamy bardzo wielu. Stąd też lepiej zapisać się wcześniej. Można to zrobić z każdego miejsca praktycznie na świecie. Przecież funkcjonuje internet, więc przez internet możemy się zapisywać. Możemy przyjść, pobrać nawet dziś numerek na środę. Wolna wola, jak kto chce, może sobie z różnych możliwości skorzystać i w ten sposób załatwić sprawę. Akcja została zapoczątkowana w listopadzie 2009 roku. Wtedy odbył się tylko jeden wieczór, ale potrzeby interesantów rosły i dwa lata temu odbyły się aż 4 wieczory w urzędzie. A jak zapowiada Biuro Komunikacji Społecznej i Marketingowej, to nie koniec. Konsekwentnie realizujemy to od 2009 roku, to tylko powiem, teraz będzie 15 wieczór w urzędzie i na przestrzeni tego czasu ponad 8 tysięcy mieszkańców skorzystało z przedłużonych godzin funkcjonowania Urzędu Miasta, więc to jest naprawdę duża liczba. Stąd też pokazuje, czy rzeczywiście potrzebne są takie akcje, czy nie. Na tym nie koniec, o szczegółach jeszcze jest za wcześnie, żebyśmy dzisiaj mówili, natomiast na pewno wieczory w urzędzie będą się pojawiać w zależności od potrzeb, które zależą przecież od mieszkańców. Warto wykorzystać takie dni, jeżeli nie możemy w inny sposób załatwić naszych spraw. Jak widać, urzędnicy też ludzie i chcą nam pomóc, jak tylko mogą.